Chwała Bogu. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, za to, że możemy dzisiaj uczyć się czegoś innego, zupełnie czegoś innego, niezwiązanego z tym, co z tego ciała. Dzisiaj chciałem się z wami podzielić jedną rzeczą, która też tak mnie bardzo rozradowała. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział od 17 wersetu. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Może do tego miejsca. Wiecie, tak kiedy czytałem te słowa, tak mocno to mnie rozradowało, wiecie, że naprawdę Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, żeby dać dla mnie i dla Ciebie moc. Moc do tego, abyśmy mogli deptać po wężach i skorpionach. Ja i Ty, żebyśmy mieli moc deptać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Tutaj jest napisane wyraźnie, że On daje tą moc. On uzdalnia tych, którzy są Jego, do tego, żeby mogli deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Wiecie, naprawdę na tej ziemi każdy z nas musi zderzyć się z różnymi doświadczeniami, z różnymi przeciwnościami. I wiesz, jak wiele rzeczy próbuje przeszkodzić Tobie, mi w tym, żeby podążać za Bogiem. A tutaj widzimy, Jezus mówi wyraźnie, On daje dla swoich wybranych moc do tego, żeby wszelka potęga nieprzyjacielska nie mogła nic zrobić przeciwko tym, którzy idą za Jezusem Chrystusem. Nic nie będzie w stanie wskórać. Wiecie, chwała Bogu za to. Jezus Chrystus przyszedł właśnie na ziemię po to, żeby dać dla mnie i dla Ciebie moc do tego, żebyśmy mogli po tym deptać. Żeby żaden skorpion, żaden wąż, nic co wróg by wysyłał, nie zatrzymało Ciebie i mnie. I przede wszystkim wszelka potęga nieprzyjacielska, żeby nie mogła zrobić nic, a żebyś Ty mógł iść swobodnie i deptać po tym. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę w Jezusie Chrystusie jest to możliwe, dla mnie i dla Ciebie jest to dane. W Jezusie Chrystusie, dla mnie i dla Ciebie. Oni, wiecie, oni przyszli i oni się radowali z tego powodu, że demony są im podległe w imieniu Jezusa, a Jezus im mówi. Mówi o tym, że gdyby nie to, że ja wam to dałem, że to dzięki mnie możecie po tym kroczyć, że dzięki mnie możecie deptać po tych wszystkich rzeczach. One się was nie będą łapać. One nie będą w stanie nic uczynić. Bo ja wam daję do tego moc. I wiecie, jak ważnym jest właśnie dla mnie i dla ciebie trzymać się właśnie Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy, kiedy trzymamy się Jezusa Chrystusa, należymy do naszego Pana, chodzimy z Nim, wtedy mamy moc do tego, żeby deptać po tym. Bo jeżeli nie chodzimy z Nim, jeżeli nie trzymamy się Jezusa Chrystusa, to te wszystkie węże, skorpiony, one wszystkie mają pełną moc, żeby przeszkodzić Tobie. Kiedy ukąszą, człowiek nie ma siły, żeby wstać. A wiecie, naprawdę w czasach, w których żyjemy, pośród tego wszystkiego, co się dzieje, naprawdę potrzebujemy mocy Jezusa Chrystusa do tego, żeby właśnie deptać po tej wszelkiej, to jest, no, wiecie, to mnie tak rozradowało, że po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, po wszelkiej. Wiecie, tego jest pełno dzisiaj na tej ziemi. Różnych rzeczy diabeł powymyślał. Różne rzeczy są, żeby przeszkodzić dziecku Bożemu swobodnie iść za Jezusem Chrystusem. A tutaj nasz Pan mówi wyraźnie, po tej wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej Ty będziesz mógł deptać, będziesz mógł przechodzić, bo ja jestem z Tobą. Wiecie, chwała Bogu za to. To mnie tak mocno rozradowało. Wiecie, dalej jakbyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza. Czternasty rozdział. I tutaj czytamy od 25 wersetu. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się.
A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa, a widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. I widzimy tutaj kolejną sytuację, kiedy Jezus idzie do nich po morzu. Te morze, wiecie, tak często słyszeliśmy o tym, on symbolizuje w wielu momentach ten świat z tymi wszelkimi pokuszeniami. Jezus po tym idzie. To nie moczy jego szaty, to nie próbuje zmoczyć jego ciała. On w ogóle nie tonie w tym. I w pewnym momencie Piotr, widząc go, że on tak idzie, mówi: Panie, pozwól mi przyjść do siebie w taki sposób. A Jezus mówi: chodź, ja Ci daję moc. Ja Ci daję możliwość, żebyś mógł przyjść, żebyś mógł chodzić. Wiecie, ja i Ty dzisiaj mamy właśnie taką możliwość, dostaliśmy ją w Jezusie Chrystusie. Ja i Ty w Jezusie Chrystusie dostaliśmy taką moc, żebyśmy mogli iść po tym wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, po tych wszelkich pokusach i nie być zmoczonymi. Wiecie, naprawdę dzięki Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie dostaliśmy taką moc. Dostaliśmy taką możliwość. I widzimy tutaj doświadczenie. Doświadczenie, że w pewnym momencie Piotr zobaczył wichurę, zląkł się. On zląkł się, on zaczął patrzeć, to co tutaj już było też wspomniane, on zaczął patrzeć na swoje siły, na swoje możliwości. Co on sobie teraz, jak on sobie poradzi, jest wichura, on jest na wodzie, jak on sobie poradzi, nie ma się czego złapać, on pewnie zaczął myśleć. I zaczął tonąć. I dzięki Bogu, że właśnie to, co też było tutaj wspomniane, on zawołał, szczerze zawołał: Panie, ratuj mnie. Wiecie, to jest piękne właśnie w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że tutaj jak Piotr zawołał: Panie, ratuj mnie, czytamy tutaj, a Jezus zaraz wyciągnął rękę. On zaraz wyciągnął rękę, od razu podał tą rękę i mówi, uchwycił go i rzekł mu: małowierny, czemu zwątpiłeś? Ale mu pomógł od razu wyciągnął go. Wiecie, naprawdę dzięki Bogu za to, że mamy w Jezusie Chrystusie taką możliwość. Możesz deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Różne rzeczy będzie wróg wysyłał przeciwko dzieciom Bożym, ale my mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. W Nim mamy zwycięstwo. Nie musimy tonąć w tym świecie. Nie musimy być kąsani. Ewangelia Jana. Trzeci rozdział. Od 14 wersetu. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, i Bóg dał nam Jezusa Chrystusa. Wiecie, jeżeli ufasz Jemu, jeżeli wierzysz w Niego, należysz do Niego, to żaden jad węża nie przeszkodzi. Żaden jad nie uderzy Cię. Będziesz mógł chodzić zdrowo po tej ziemi. I dzięki Bogu za to, że my to właśnie możemy. Że możemy z tego czerpać. Możemy żyć zdrowo na tej ziemi. Zdrowo duchowo, że żadne diabelskie podchody nie są w stanie ruszyć tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę dzięki Bogu za to. To zostało dane dla mnie i dla Ciebie w Jezusie Chrystusie. Jeszcze raz zaznaczę, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Po wszelkiej. Nie ma takiego rodzaju potęgi nieprzyjacielskiej, która mogłaby zatrzymać dzieci Boże, które szczerze należą do Jezusa Chrystusa. Nie ma takiej. Wiecie, nie ma. Ani jednej rzeczy. I to dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ja to dostaję, Ty to dostajesz. Dzięki Niemu. Pierwszy list Jana. Czwarty rozdział. Tutaj bym chciał przeczytać czwarty werset. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Widzimy tutaj, co jest napisane. Co nam przekazuje nasz brat Jan.
że ten, który jest w was, większy jest niż ten, który jest na świecie. Większy jest. Dlatego co może stanąć na przeszkodzie? Co może zatrzymać dziecko Boże, które należy do swojego Pana? Które należy do swojego Pana, które woła do Niego, tak jak było tutaj już wspomniane, szczerze woła do Niego. Co może stanąć? Jakie wojsko? Jakie przeciwności mogą zatrzymać kogoś takiego? Co to może być? Wiecie, jak wielu ludzi zatrzymuje ich własna cielesność, własna duma. Ale wiecie, ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, to są ci, w których mieszka ten, który jest większy od tego, który jest na świecie. Większy. Wiecie, on jest większy. I nie ma takiej możliwości, żeby jakakolwiek potęga nieprzyjacielska zatrzymała cię. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi, którzy nazywają się wierzącymi, atakują różne potęgi nieprzyjacielskie, pakując ich w grzech różnego pokroju. Ale dzieci Boże mają wolność. Mają wolność. Tak wielu ludzi puszcza się Jezusa Chrystusa i wchodzą w grzech. I te wtedy wszelkie moce nieprzyjacielskie powalają ich. Tak jak było już tutaj też wspomniane. Wiecie, a otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie możliwość. Dlatego otrzymaliśmy tą możliwość, korzystajmy z niej. Nie oddajmy tego terenu. Nie oddajmy tego terenu, żeby wróg mógł sobie podejść i brać. Brać sobie do niewoli różne rzeczy. Dlatego naprawdę niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie. Dalej czytamy w tym pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, tutaj czytamy od 4 wersetu, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Któż? Któż może zwyciężyć świat? Nie ma takiego na tej ziemi. Tylko ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tylko ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Kochają Go, oddają się Mu. Żyją z Nim. Tylko ci mają moc zwyciężyć świat. Te wszelkie pokusy, wszelkie grzechy, wszelkie rzeczy, które by próbowały związać ludzi. Nie ma takich rzeczy. Nie ma takiej potęgi nieprzyjacielskiej. O tym mówi sam Jezus Chrystus do mnie, do Ciebie. Nie ma takiej potęgi nieprzyjacielskiej. Kiedy wróg próbuje oszukać, nastawić, nie wiadomo co wymyślić, nie ma takiej potęgi nieprzyjacielskiej, po której nie moglibyśmy podeptać w imieniu Jezusa Chrystusa. Tylko w tym imieniu, bracie, siostro. Wiecie, gdyby nie imię Jezusa Chrystusa, gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus, nas by już tutaj nikogo nie było. Bylibyśmy skłóceni, pokłóceni, nie wiadomo co zrobione. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy deptać po tych wszelkich skorpionach, wężach, dużych, małych, które diabeł wypuszcza. Od nastawień po różne rzeczy, pomówienia. Możemy po tym deptać w mocy Jezusa Chrystusa. Możemy. I mamy tą możliwość, tylko że warunek, należ do Jezusa Chrystusa, bądź z Nim. Tak mocno Słowo Boże napomina mnie i Ciebie właśnie do tego punktu. Bądź z Jezusem Chrystusem, nie puszczaj się Go. Jeżeli jakakolwiek, tutaj Słowo Boże mówi o potędze nieprzyjacielskiej, jeżeli przychodzi do Ciebie najmniejsze doświadczenie, drobna rzecz i Ciebie powala, to biegnij do Pana. Bo mało tego, Ty masz możliwość deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. A wróg nieraz potrafi powalić jak drobnymi rzeczami. Dlaczego? Bo człowiek zaniedbuje czas z Jezusem. Dlatego wiecie, bracia i siostry, należmy do Jezusa Chrystusa. Dawajmy Mu miejsce w życiu, naprawdę, żebyśmy mogli dawać Mu miejsce. Niech Pan pomoże mi i Tobie. W każdym doświadczeniu, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w pracach, jesteśmy gdzieś w szkołach, jesteśmy gdzieś między ludźmi. Ludzie naprawdę mają doświadczenia. I teraz, jeżeli my nie będziemy korzystać z Jezusa Chrystusa, to jak pomożemy innym? Jak będziemy w stanie pomóc innym, jeżeli Jezus w cudzysłowie nie potrafi zmienić nas, bo On potrafi zmienić, tylko człowiek jak często daje barierę, nie pozwala Mu, nie daje Mu miejsca, nie daje możliwości, że mógł zmienić i zaglądać do każdej sprawy, bo Ty i ja jesteśmy reprezentantami Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Jak Go reprezentujemy? To jest tak bardzo ważne. On chce być we mnie i w Tobie. Chce reprezentować, nie żebym ja starał się reprezentować, ale żeby On mógł sam siebie reprezentować, bracie, siostro. Chwała Bogu za to. Jeszcze tylko chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza jeszcze. 10 rozdział. I tutaj Pan Jezus mówi
do nas od 16 wersetu: oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Widzimy tutaj, co Jezus mówi do mnie, do ciebie: oto ja posyłam was jak owce między wilki. Wiecie, gdyby nie moc Jezusa Chrystusa, gdyby nie Jego siła, wiecie, nikt z nas nie dałby sobie rady. Nie dałby sobie rady, nie miałby możliwości ostać się przed tymi wszystkimi zasadzkami, kombinacjami, jeszcze raz wspomnę, pomówieniami, nastawieniami, różnymi rzeczami, którymi wróg uderza. I teraz zobacz właśnie tego Jezusa Chrystusa, który daje moc dla mnie, dla ciebie, żebyś mógł po tym podeptać, iść po tym, żebyś mógł iść po tej wodzie i nie tonąć. Masz moc, ja i ty. Dostaliśmy ją w Jezusie Chrystusie. Dlatego tak ważnym jest, należmy i korzystajmy z Jezusa Chrystusa. Bądźmy dla Niego, żeby On mógł mieć miejsce w moim i w twoim życiu. Bo jeżeli nie będzie miał miejsca, to co z tego, że ja pójdę, komuś będę chciał pomóc, jeżeli ja sam nie daję sobie pomóc Jezusowi Chrystusowi. Choćbym nawet, tak jak Paweł mówi, choćbym nawet cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł, co mi to pomoże? Dlatego naprawdę niech Pan Jezus pomoże każdemu z nas, byśmy żyli dla Niego. Żebym ja mógł żyć, żebyś ty mógł żyć, żebyśmy mogli być dla Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli deptać po potędze nieprzyjacielskiej, żebyśmy mieli tą możliwość, żeby to było widać w moim, w twoim życiu, kiedy wróg przychodzi z pokuszeniami, to żeby to było widać. I jeszcze raz zaznaczę, tego nie wykrzesasz, tak jak było już tutaj wspomniane, nie wykrzesasz tego ze własnych możliwości, z własnego, nie wiem, siły ciała. Nie da się tego zrobić. Jedyna możliwość to jest wtedy, kiedy należysz do Jezusa Chrystusa, On może ci to dać. On ci to da, oni, wiecie, wtedy przyszli ci uczniowie, jeszcze przywołam tamtą historię, którą na początku przywołałem. Oni się radowali, bo oni wiedzieli, że Panie, co się w ogóle stało? Mieliśmy moc, to się dokonywało, a Jezus mówi: ja wam to dałem, to jest ode mnie. Ale radujcie się jeszcze bardziej z tego, że imiona wasze są zapisane w niebie. Dlatego wiecie, naprawdę Pan Jezus da dla każdego z nas moc i siłę do tego, żeby przejść przez te wszelkie potęgi nieprzyjacielskie, przejść po to, żebyśmy mogli wejść do Jego chwały, żebyśmy mogli swobodnie wejść, podeptać po tym wszystkim, po tych wszystkich wężach i skorpionach i wejść do Jego chwały. Dlatego tylko od Niego jesteśmy w stanie to dostać. Nie wezmę tego ze swojego ciała, ty tego nie weźmiesz ze swojego ciała. Nie weźmiemy to z jakichś nie wiadomo jakich narad, nie wiadomo czego, ale możemy to wziąć z Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Korzystajmy z tego. Chwała Bogu za to. Amen.